Średniopółkowe smartfony to od lat zdrowy kompromis między wydajnością, albo uogólniając nieco, po prostu osiągami a ceną. W tym kontekście Infinix Note 12 Pro to wręcz generyczny średniopółkowy smartfon. Świetnie wyceniony, a przy tym oferujący naprawdę wiele. Co to znaczy naprawdę wiele? Już mówię. Infinix Note 12 Pro napędza jeden z najnowszych procesorów Helio G99, wykonany w 6-nanometrowym procesie technologicznym, taktowany z częstotliwością 2,2 GHz. To średniopółkowy chipset, dość wydajny, energooszczędny, choć nie obsługujący sieci 5G. Jednak dla tych, którzy poszukują smartfona z 5G, Infinix przygotował taki model. Jest to Note 12 Pro 5G. Z kolei opisywana wersja pracuje na procesorze, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM oraz 256 w wersji, którą mamy u siebie dzisiaj, GB pamięci na dane. Jest też tańszy, bardzo opłacalny wariant ze 128 GB pamięci na dane. Co ciekawe, możemy tu o 5 giga powiększyć pamięć RAM, przydzielając te gigabajty wirtualnie z przestrzeni dysku. Opcja powszechnie znana, bardzo pożądana i lubiana. Telefon wyposażono w duży panel AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD, dokładnie 2400x1080 pikseli oraz potrójny aparat o rozdzielczości 108 megapikseli. Główny obiektyw ma przesłonę f1.75, obiektyw makro f2.4, a obiektyw do sczytywania głębi ostrości również f2.4. Wiadomo, mamy też aparat przedni, gdzie znajdziemy 16-megapikselową matrycę. Bateria, bo trzeba wspomnieć o baterii, ma 5000 mAh, a telefon obsługuje szybkie ładowania na poziomie 33 W. Wspomnijmy jeszcze, że Infinix Note 12 Pro obsługuje łączność NFC. Okej, rozmawiamy sobie, a raczej ja rozmawiam, a w sumie to po prostu mówię do Was o smartfonie. Ale kto za tym smartfonem stoi? Czym jest Infinix Mobility? Producent urządzenia, które to leży sobie przede mną? W dużym skrócie, to chińska marka, która w ostatnich latach rozwija się turbodynamicznie i od 2013 roku projektuje, produkuje i sprzedaje smart urządzenia. Jak szybko rozwija się Infinix Mobility? W latach 2019-2021 marka zanotowała 157% wzrost sprzedaży, będąc jednym z najpopularniejszych producentów smartfonów w krajach rozwijających się. W sierpniu bieżącego roku Infinix parował na polski i czeski rynek, rozpoczynając w ten sposób podbój starego kontynentu. Trzeba przyznać, że telefon prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Wzornictwo jest tu mocno zestandaryzowane i odpowiada panującym trendom, czemu trudno się dziwić. Pamiętajmy, że marka debiutuje w Europie, musi więc postawić na solidność i sprawdzone rozwiązania. A że Europejczycy gusta mają, jakie mają, telefon musi być wypośrodkowany, taki uniwersalnie ładny. I to się Infinix udało. Note 12 Pro to ładny sprzęt, ładny, dobrze wykonany, z dobrej jakości tworzywa oraz przemyślany. Dlaczego przemyślany? Nikt tu nie kombinował, od co? Czytnik linii papilarnych jest z boku obudowy, a nie pod ekranem. Rozwiązanie, które osobiście cenię. Nie jestem i pewnie nigdy nie będę fanem czytników pod ekranem. Gniazdo słuchawkowe? A jakże, owszem jest. Schludny OS też się tu znalazł, a dokładnie XOS w wersji 10.6, który bazuje na Androidzie 12. Mamy średniopółkową wydajność, dobrą baterię, zestaw aparatów, który robi robotę, a dokładnie to robi zdjęcia i to nawet lepsze niż zakładałem, tak a priori, wiecie, przed doświadczeniem czysto empirycznym. Zresztą pewnie Kamil wrzuci jakieś klatki do filmu, to zdjęcia sobie zobaczycie. Mamy też przyjemny ekran, AMOLEDowy panel ładnie podbija kolorki i zaskakująco dobre głośniki. Te wyposażone w DTS grają naprawdę przestrzennie, super sprawdzają się w grach. O właśnie, gry. Oto jest klient docelowy dla tego urządzenia, gracz średniopółkowy. Ktoś, kto lubi sobie w mobilki pograć, ale nie zamierza wydawać na smartfon całej wypłaty. A w sumie w dzisiejszych czasach to czasem nawet dwóch wypłat. Wydajnościowo procesor z grami radzi sobie bardzo ok. Te, jak już wiecie, dobrze brzmią, bo do głośników ktoś tu się przyłożył. A do tego wrażenia podbierają wibracje. Telefon śpiewająco rozpoznaje dotyk i wibruje bardzo intensywnie. To feature'y, które docenią gracze. Co ciekawe, tak podsumowując ten wątek, w smartfonie znajdziemy apkę XDAR Link. Co ona robi, ta apka? Otóż wycisza ona powiadomienia i inne niepotrzebne rozpraszacze i pozwala w spokoju poświęcić się graniu. Tak zatracić w wirtualnej rozgrywce, mówiąc słowami poety. Dla kogo jest to telefon? Cóż, na tak oczywiste pytanie trudno bezpośrednio odpowiedzieć i nie wynika to z tego, że to bardzo przyjemne urządzenie jest. Wynika to z tego, że w świecie smartfonów z Androidem nie dzieje się wiele. Większość telefonów wycenionych na ponad 1000 zł to ładne sprzęty o więcej niż przyzwoitej wydajności, całkiem niezłych aparatach i dużych, zwykle bardzo dobrych wyświetlaczach. Wiadomo, im drożej, tym szybciej, ale i w topowych urządzeniach modeli wyróżniających się jakoś wybitnie jest jak na lekarstwo. Czy na tak schematycznym rynku Infinix Note 12 Pro ma czym wojować? No tak, zdecydowanie tak. W wariancie z 8 GB pamięci RAM i pamięcią na dane równą 256 GB to prawdziwy kocur pod kątem relacji ceny do jakości. Utrzymujemy bowiem za kwotę oscylującą wokół 1400 zł
Telefon z bardzo przyjemnym dla oka ekranem, przyzwoitym zestawem aparatów, szybkim ładowaniem i wydajnością pozwalającą na odgrywanie mobilnych gierek bez zadyszki. Do tego model ten naprawdę dobrze brzmi i ma gniazdo słuchawkowe. Dla kogoś, kto grając na smartfonie lubi podpinać swoje ulubione słuchawki, bo wiecie, jakość dźwięku przede wszystkim, to świetna opcja. Reasumując, uwaga, zrobi się troszeczkę personalnie. Jeśli szukasz możliwie najlepszej relacji ceny do jakości i nie przeszkadzają Ci duże smartfony, a Infinix Note 12 Pro jest duży, to może być Twój przyszły telefon. Może. Na pewno zaś, taka gra słów, jest to smartfon wart rozważenia. Bardzo, ale to bardzo solidna pozycja w swoim przedziale cenowym.